ma 20 lat dopiero. Całe życie przed nią, marzenia, plany, szkoła. No niestety wszystko runęło w czerwcu. Choroba, na którą chorowała, czyli na padaczkę. W złym momencie i w złym miejscu zaatakowała, czyli nad wanną. Nad wanną, w której była woda. No i niestety niedotlenienie mózgu trwało zbyt długo i doszło do uszkodzenia mózgu. Już za 10 zł można popłynąć na cały dzień, całodniowy rejs wędkarski. Wspomagajcie nas, mamy szczytny cel. Wspiera nas bardzo dużo osób tutaj koło mnie, no właściciel baru Sam Escobar, baru na plaży. Trzy słowa, podobają ci się takie inicjatywy? No bo wspierasz nas, to chyba tak. Tak, jak najbardziej wspieram z tego serca, tak samo ekipa tutaj cała nasza pracująca, jesteśmy jak najbardziej za. I o to chodzi. Jedyni, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc, jeżeli chodzi o firmy wędkarskie, to jest Konger. Piotrek, ale ty kurna nie wyjechałeś tutaj jakimś porządnym sprzętem, widzę. Nie. Leciutko łowisz dzisiaj. Raczej delikatnie, leciutko, na flonderkę, bliziutko, taktycznie. Próbujemy, daleko nie rzucamy, ale mamy nadzieję, że coś się uda do wieczora. Co to jest za wędka? Bo widzę, wiesz, że ona to jest chyba jakaś, no króciutka, jaką złożysz, ile ona ma? Metr? To jest 3,60. Po złożeniu, to jest karpiówka przerobiona. To jest moja wędka dorszowa, delikatna, delikatnego łowienia dorszy. Ona jest taka do 80-90 gram mniej więcej. Nasza firma głównie zatrudnia wędkarzy. Ludzi, którzy się na tą wodą zajmują, znają. I dla nas jest frajdą móc wspomóc imprezę. My możemy się pojawić tutaj i z przyjemnością spędzić czas naprawdę z fantastycznymi ludźmi. To jest wielka, wielka frajda, że przy okazji możemy w jakiś sposób się pomóc, przyczynić do czegoś fajnego, no to tylko super sprawa. Strasznie, strasznie miło jest u was i na pewno, jeśli będziecie powtarzać, będziemy przyjeżdżać, będzie nam bardzo, bardzo miło. I takich ludzi my uwielbiamy. Dzięki wielkie. Dzięki ogromnie. Pieniądze to jest ogromna bariera na chwilę obecną. Same dojeżdżanie do szpitali, tak, konsultacje z lekarzami, to jest ogromny koszt. Także dzisiaj na pewno będziemy łowili szczęście, nie ryby, ale szczęście będziemy łowili. I tego się trzymajmy.